Mówimy o liście do Tymoteusza. Mówimy, że to jest list, który jest takim testamentem, pożegnaniem apostoła Pawła z Kościołem, a właściwie z jego przyjacielem, synem, duchowym synem, którego zrodził apostoł Paweł podczas pierwszej podróży misyjnej, kiedy był w Galacji Południowej, kiedy głosił w liście Ewangelię, Tymoteusz nawrócił się. I ten młody człowiek stał się dla apostoła Pawła bliskim jego współpracownikiem. I Paweł teraz jest w więzieniu i to więzienie nie jest przyjemne, chociaż nie wiem, czy więzienie może być przyjemne, ale to pierwsze więzienie było takim więzieniem domowym, gdzie apostoł Paweł mógł przyjmować ludzi, mógł głosić Ewangelię. Nie było takie uciążliwe, ale to więzienie było nieprzyjemne. Był wrzucony do wilgotnej, mrocznej celi, pozbawiony okrycia, pozbawiony ksiąg, które gdzieś zostawił, właściwie w Troadzie zostawił, jak pisze, i udając się z Troady, z tej azjatyckiej części do Macedonii, to doświadczał gdzieś po drodze aresztowania i jest właśnie w więzieniu i wie, że to jest rok 67, mówiliśmy, czeka na wyrok. Ale czekając na wyrok, ciągle jest zainteresowany studiowaniem pisma. To jest ciekawe. Jest w nim pasja. On czeka na śmierć, czeka na wyrok, a on mówi, przynieś mi pergaminy, które zostawiłem w Troadzie. Czyli on nadal chce studiować Boże Słowo, chociaż wie, bo Pan wyraźnie mu objawił, on mówi, czas rozstania mego z życiem nadszedł, a on jednak nadal chce jeszcze zgłębiać prawdę Bożego Słowa. Więcej, zainteresowany jest Kościołem, zainteresowany jest swoim współpracownikiem i Kościołem, zborem w Efezie, bo Tymoteusz tam sprawował swoją służbę duszpasterską, był pastorem. I pamiętacie, o tym wszystkim mówiliśmy. Zwracam uwagę na to, żeby rozniecił dar, żeby nabrał odwagi, żeby się nie wycofywał z tego miejsca służby, które Bóg mu dał. Wiecie, można mieć Boże powołanie, można mieć Boże namaszczenie. Najlepsi liderzy mogą włożyć na ciebie ręce, mogą cię błogosławić, ale jeżeli ty i ja nie pójdziemy konsekwentnie dalej, krok za krokiem, za Panem, to wszystko może w nas zgasnąć. Najlepsi, namaszczeni ludzie kładli ręce na Tymoteusza. On mówi, rozpal dar, roznieć go w sobie. Kochani, dlatego tak ważne jest czuwać, pilnować, żeby ten ogień Boży, ta żarliwość w naszych sercach płonęła. Bo ten ogień może zgasnąć. A wystarczy, że ktoś nie przyjdzie raz, drugi, trzeci i gaśnie. I nawet nie zdaje sobie sprawy, że jest taką głownią, która jest wyrwana z tego paleniska i gdzieś pozostawiona na boku, bo sam się postawił na boku i ona będzie dopalać się i gasnąć. Musisz być dołożony do innych, aby płonąć, aby rozpalać swoje serce. Dlatego między innymi Bóg dał nam Kościół, dał nam to zgromadzenie, dał, abyśmy byli razem. A więc Paweł mówi do Tymoteusza, ja odchodzę, ale tobie nie wolno się zatrzymać. Ty masz płonąć, masz rozpalić dar, masz rzetelnie wykonywać swoją służbę. I też mówi o liderach i maluje tych 7 obrazów, o których mówiliśmy, kim w oczach Bożych jest lider. Jest jak żołnierz, jest jak rolnik, jak pracownik, jak naczynie, jak sługa. I mówiliśmy, jakie konsekwencje, czy co wynika z tych obrazów, a dzisiaj idziemy dalej, chcemy się posunąć dalej, bo na co Paweł, apostoł, przed śmiercią zwraca uwagę. 3 rozdział, od pierwszego wiersza do wiersza 13. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca,
nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, naddęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Dzisiaj chciałbym zatytułować tą część, ten fragment Bożego Słowa Symptomy czasów ostatecznych i pozorna pobożność. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, bo Pismo w wielu miejscach mówi na temat czasów ostatecznych i mówi na temat takiej duchowej kondycji społeczeństwa i Kościoła. I skoro Pismo Święte o tym mówi, Pan Jezus w Ewangeliach o tym mówił i listy nam o tym mówią, to znaczy, że to jest taki dla nas symptom tego, czy jesteśmy już bliżej czy dalej jeszcze od Jego powtórnego przyjścia. My wiemy i Pismo wyraźnie mówi, że czasy ostateczne rozpoczęły się około 2000 lat temu, kiedy Duch Święty został wylany na Kościół. I wtedy, pamiętacie, apostoł Piotr stał i powiedział, to jest to, co zapowiadał prorok Joel, że w dniach ostatecznych wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało. I prorokować będą wasi synowie i wasze córki i będą mieć widzenia i sny i tak dalej. Nawet sługi i służebnice będą tego doświadczać. A więc widzimy, że ten czas, te dni ostateczne są bardzo pojemne czasowo. Wiecie, trzeba takiej Bożej mądrości, pokory, kiedy czytamy Boże Słowo. Bo kiedy złapiemy się czasami litery, nie rozumiejąc jej, to wpadamy w kłopoty, mówiąc, jak to czasy ostateczne? No to 2000, one już lat trwają? Tak. Taka jest jakby Boża definicja i wyjaśnienie nam czasów ostatecznych. One już się rozpoczęły w dniu 50. My musimy tak użyć takiej tej Bożej mądrości, czy w ogóle mądrości, czytając Pismo Święte, aby rozumieć go tak, jak Pan nam te prawdy przedstawia. Tak samo jak jest wiele proroctw dotyczących czy pierwszego, czy powtórnego przyjścia, gdzie czasów bliskich i dalszych, jeśli chodzi o czasy ostateczne, one nam się tak zbijają w taką zbitkę i mówimy, jak to jest? Bo kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, pamiętacie, i mówi o zburzeniu Jerozolimy i świątyni, mówi, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, a później nagle przechodzimy już do w ogóle końca czasów. I musimy zobaczyć, że proroctwo zapisane w Bożym Słowie nie jest komplementarne, nie jest całościowe, że tam są pewne luki, ale one są celowo i musimy dołożyć starań, uwagi, aby właściwie przedstawić to, o czym Bóg do nas chce powiedzieć. Tak więc wyleję z ducha mego. To będzie się działo w dniach ostatecznych. To dzieje się dzisiaj, kiedy Duch Święty wylewany jest na wszelkie ciało, na każdym kontynencie, na narody. Tak więc z jednej strony czasy ostateczne będą charakteryzować się szczególną manifestacją łaski i mocy Bożej, działaniem Ducha Świętego.
I możemy powiedzieć, chwała niech będzie Bogu, to jest dobry znak, dobry symptom. Ale z drugiej strony będziemy widzieć coś, o czym Biblia mówi, że będą to czasy trudne, czasy ogromnej deprawacji, coraz większego obniżenia standardów moralnych w społeczeństwach, a to będzie próbowało wpływać także na Kościół Jezusa Chrystusa. Bo my wiemy, że jedno na drugie oddziaływuje. Świat oddziaływuje na Kościół, a Kościół oddziaływuje na ten świat. I czasami widzimy, jak rzeczy, kiedy, dlaczego? Dlatego, że my jako ci, którzy mamy, jesteśmy solą, czy mamy być zamknięci na rzeczy z tego świata, pozwalamy, aby te rzeczy, które nie są z Ducha, nie są z Bożego Słowa, są ze świata, przejmujemy gdzieś tam, czasami się przyklejają do nas i diabeł próbuje je włożyć do społeczności, do Kościoła Jezusa, Jezusa Chrystusa. Tak więc te czasy ostateczne to jest przejaw mocy oświecenia ludzkich serc, Bożego przekonywania, z drugiej strony są to czasy odstępstwa od Boga i nasilania się wszelkiego rodzaju bezbożności na świecie. Kiedy czytamy ten fragment, że w dniach ostatecznych wyleję z ducha mego na wszelkie ciało. Myślę, że są takie co najmniej dwie interpretacje tego, czy ten Duch Święty został generalnie jakby wylany na wszelkie ciało w tym znaczeniu, że Duch Boży spoczywa, jest blisko każdego bezbożnego i tego, który już należy do Pana. I Duch Boży ma tą możliwość tego bezbożnego przekonywać i dotykać. Możliwe, że tak. Inni z kolei może odkrywają, że to bardziej dotyczy Kościoła, że Duch Pański wylany jest na tych, którzy uwierzyli, prawda, i teraz mogą przyjmować Jego pełnię, Jego dary i działać i usługiwać w mocy Ducha Świętego. W każdym razie myślę, że jedno i drugie tutaj, z jednym i drugim mamy do czynienia. Duch Boży, gdyby On nie był, nikt z nas nie doszedłby do przekonania o grzechu. To On nas oświecił, to On wpuścił to światło Ewangelii, rozświetlił w naszych sercach. Inaczej bylibyśmy zaślepieni, martwi, zaślepieni i nie wiedzielibyśmy, że znajdujemy się w tragicznym położeniu. A z drugiej strony, jako Boże dzieci już, mamy udział, jesteśmy zapieczętowani Jego Duchem i masz prawo w Chrystusie, mamy udział w tym, żeby być wypełnieni Duchem. Nie tylko, żeby On był nad naszym życiem i oddziaływał, ale aby był w nas, wypełniał nas, aby Jego obecność, świadectwo było w nas, Jego moc, aby była w nas. I tutaj apostoł Paweł, mówiąc do Tymoteusza, pisząc, zostawiając Kościół, mówi, wiedz, że w dniach ostatecznych będzie odstępstwo, będzie coraz większa bezbożność, ludzie będą odstępować od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. Mówi już o tym w swoim pierwszym liście, który napisał 4 lata wcześniej gdzieś, w pierwszym liście, w 4 rozdziale, popatrzcie, a duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. I on wyjaśnia, na czym polegają te nauki szatańskie, że chrześcijanie, że ci, którzy należeli, będą uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, a więc przestaną czuwać sami nad swoim sercem. Pozwolą też, ich sumienie będzie skalane, ale też zaczną wprowadzać różnego rodzaju nauki niebiblijne, o których on tutaj mówi. Także w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale od 1 do 3, apostoł Piotr także o tym mówi, że w tych dniach ostatecznych będą ludzie, fałszywi nauczyciele, którzy będą odstępować od Pana. Wiersz drugi rozdział drugiego listu Piotra. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele,
którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę i wielu pójdzie za ich rozwiązłością. A droga prawdy będzie przez nich pohańbiona z chciwości, wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. A więc będzie ta nieprawość, jeśli chodzi o społeczeństwo, ale też będzie się coś dziać wewnątrz Kościoła, jeszcze większe zagrożenie niż to zewnętrzne. Prawda, że będzie coraz gorsza jakość tych, którzy są w Kościele z powodu braku czuwania. I także będą pojawiać się ludzie, którzy nauczają, którzy zwiastują, ale oni zamiast budować Kościół, będą odprowadzać poprzez swoją fałszywą naukę od tej wiary w Jezusa Chrystusa. Tak więc to tym bardziej powoduje, jak Kościół, jak my musimy zwracać na to uwagę. Oni będą mówić rzeczy, zapierać się Pana, oni będą próbować manipulować ludźmi wierzącymi, będą próbować, że tak powiem, zrobić dobry biznes dla siebie z Kościoła, wyciągając od ludzi pieniądze, jakby, bo tu jest też o tym mowa, ale będzie ich charakteryzowało to, że zaczną prowadzić rozwiązłe życie. Ci fałszywi nauczyciele będą głosić zgubne doktryny. Wiecie, tam właśnie w tym zborze w Efezie apostoł Paweł w tym drugim liście piętnuje fałszywych nauczycieli. Już wcześniej mówiliśmy o tym. Ludzie, którzy mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało. Prawda? Jest dzisiaj taka grupa ludzi, którzy mówią, że już dawno było przyjście Chrystusa i tak dalej, niewidzialne. I to kilka razy ogłaszali, prawda? Fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy. Paweł mówi, ty bądź ostrożny. Jak oni się dostali do Kościoła? Myślę, że są dwie możliwości. Zresztą Słowo Boże nam mówi o dwóch możliwościach. Jak Juda tak pięknie pisze, wkradli się między was jacyś ludzie. A więc czasami ci fałszywi nauczyciele czy fałszywi prorocy, którzy mają wpływ na Kościół, przychodzą, oni stają się częścią Kościoła, ale nigdy nie doświadczyli Bożego odrodzenia, nigdy nie doświadczyli łaski. Są tacy wysłani przez przeciwnika. Jeżeli Kościół tego nie rozpozna, oni gdzieś tam sobie zyskują dużą sympatię, otwartość i zaczynają to robić. Ale druga grupa to są ci, którzy uwierzyli i zaczęli odchodzić od wiary w Jezusa, zaczęli zapierać się wiary w Jezusa, a więc o dwóch możliwościach tutaj nam mówi Słowo Boże. Pan Jezus, kiedy nauczał na temat czasów ostatecznych, pamiętacie 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 13 rozdział Ewangelii Marka, 21 rozdział Ewangelii Łukasza, bardzo podobne rzeczy Pan Jezus mówi, ale trzykrotnie zwraca uwagę, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. A więc zwraca uwagę na odstępstwo od prawdy Bożego Słowa. Ale także za każdym razem jest położony ten nacisk, nieprawość się rozmnoży. Pomnoży się i miłość wielu oziębnie. Popatrzcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta nieprawość rozmnaża się na zewnątrz Kościoła i ona jakiś ma też wpływ na Kościół. Ludzie wierzący patrząc na różne rzeczy, zamiast patrząc na Pana, jakby są zachłyśnięci, stają się zachłyśnięci rzeczami na zewnątrz Bożego Królestwa. Dzisiaj wieloma rzeczami ludzie mogą się zachłysnąć, prawda? I przestać czuwać, dbać o swoje duchowe życie. I to ma wpływ, że miłość coraz bardziej stygnie. Nie tam, ale w samym Kościele Jezusa Chrystusa. Ta nieprawość będzie tak wielka, że będą łamane wszelkie zdrowe zasady moralności. Moi drodzy, my to oglądamy na co dzień. Nasilenie się bez wstydu. Ludzie dzisiaj są bez wstydu, prawda? Wszędzie możesz zobaczyć nagość i tak dalej, publicznie, na ulicach. Ostatnio słyszałem nawet w parlamencie. Gdzieś tam różne rzeczy się dzieją. To, co było kiedyś nie do pomyślenia. Na ulicy chodzą nago, no różne rzeczy się dzieją.
bezwstyd, bunt wobec Stwórcy. Wiecie, my to mamy dopiero początek tego, ale kiedy przyjdzie, kiedy Antychryst będzie działał coraz mocniej, to Biblia mówi, że kiedy Bóg zacznie sądzić ziemię, dokonywać sądów, aby wzbudzić skruchę, to ludzie będą grozić Bogu, będą wygrażać pięściami Bogu skierowanymi przeciwko Bogu. Bunt wobec Stwórcy. Zostaną odrzucone wszelkie moralne zahamowania i bariery. Bezbożna muzyka, pornografia, narkotyki, alkoholizm, homoseksualizm, miłość lesbijska, życie bez ślubu. Zobaczcie, co się stało. Nie ma, właściwie dzisiaj ślub, małżeństwo staje się anachronizmem, czymś przestarzałym. Dzisiaj już po co nam papierek, po co, w cudzysłowie tak to się mówi, po co nam ślub? Jesteśmy razem, no i koniec. Kochamy się, to się kochamy. Później przestajemy się kochać, mamy kogoś innego. Nie ma już żadnych barier, żadnych zasad. Rozwody, ponowne małżeństwa i tak dalej. Wszystko to, co Biblia nazywa grzechem, jest zaakceptowane, uznane za właściwe. Dlatego, kochani, Kościół, my jesteśmy wezwani, aby być czujnymi i gotowymi na przyjście Pana. Bądźcie czujni. Kiedy zobaczycie, że to wszystko się dzieje, bądźcie czujni. Powiem o innej rzeczy. Jezus w Ewangelii Łukasza mówi tak, żeby chrześcijanie, żeby Boże dziecko, ty i ja, nie być obciążonym przez obżarstwo, opilstwo i troski o byt. I nie mam tu na myśli pijaństwa. Ale chodzi, wiecie, tak kiedy czytałem, to nagle przyszła mi pewna myśl, takie dogadzanie sobie ponad miarę. Już nie troszczenie się i nie pytanie, czy chrześcijanie pytają się, Panie, co mam zrobić z tym, co mi dałeś w sensie materialnym? Mówimy, to jest moje. Tak, ale tak naprawdę Biblia mówi, wszystko, co mam, dostałem z łaski Bożej. Bóg dał mi zdrowie, dał mi siły, mogłem zapracować, Pan mnie pobłogosławił, tak? Pytanie, czy pytasz Pana, co z tym mam zrobić, Panie? Mówisz, nie, to jest moje. Z jednej strony ktoś powie, no tak, przecież apostoł Piotr powiedział do Ananiasza i Safiry, czy nie mogliście zrobić z tym, co było wasze, co chcieliście? No mogli zrobić, tak? Mogli zrobić. Nie musieli kłamać, nie musieli oszukiwać w kościele. Prawda? No chcieli lepiej wypaść niż tak naprawdę byli. I przypłacili to życiem. Mogli zrobić. Ale kiedy jesteś blisko Boga i chodzimy z blisko z Panem, mówimy, że On jest naszym Panem, pytamy Go, Panie, co mam z tym zrobić? Jak mogę temu służyć? Czy wiecie, dlaczego tak ważna jest dziesięcina? Bo ona nas uwalnia od tego ciągłego brania i chcenia. Mówimy, to jest moje. A Pan mówi, to nie jest twoje. Ja ci dałem, abyś z tego mógł udzielać na Boże Królestwo. A więc dajesz dziesięcinę i dajesz ofiary, dlatego że po prostu jesteś wolny, wyzwolony i to nie pieniądz. Nie pieniądz jest twoim Panem, ale ten, który daje ci ten pieniądz. Zgodzicie się ze mną? Wiecie, ludzie, którzy biorą, mówią, to jest moje i trzymają, mówią, ja nawet tego nie mogę dać. Niektórzy całe życie próbują dawać dziesięcinę, mówią, tylko jeszcze teraz nie jest czas, jak trochę więcej będę miał, bo mam taką i taką i taką i taką potrzebę. My zawsze mamy potrzeby do końca życia. I nigdy nie dasz tego. A w Starym Testamencie Bóg mówi, oszukują mnie. Mój lud mnie w tym względzie oszukuje. Ja tylko chcę powiedzieć, Jezus na to zwraca uwagę. Zapytajcie się Pana. Pytamy Pana o różne rzeczy. Z kim się ożenić? Jaką pracę wybrać? Gdzie mieszkać? Do jakiego zboru, Panie, mnie posyłasz? I to są dobre rzeczy. Jeżeli On jest Panem Twojego i mojego życia, to powinienem Go pytać, co mam robić? Jak mogę usłużyć Ci, Panie? Czym mogę Ci usłużyć? Amen?
Jeżeli taką postawę zajmujemy, mówimy, że On rzeczywiście jest Panem. I wtedy moje serce nie będzie zamknięte, będę wolny. A wiem jedno, że kiedy nasze serca w tym względzie są otwarte i wolne, to Bóg jeszcze bardziej nas błogosławi. Także w tym względzie może nam więcej powierzyć, bo wie, że więcej będziemy ofiarowywać, dawać. Tak zresztą uczy nas Boże Święte Słowo. A więc, aby wasze serca były czujne, aby nie były związane obżarstwem, abyście sobie nie dogadzali ponad miarę, mówicie, macie, no to jeszcze coś sobie dobuduje tam. Prawda? Tak jak ten człowiek. A Bóg mówi, nie. Jeżeli On jest Panem, jeżeli rzeczywiście Go miłujemy, to będziemy służyć także tym Panu, będziemy Go pytać, będziemy mówić, tak, ty tym władasz. Będziemy troszczyć się i widzieć potrzeby innych, aby zaspokoić zgodnie z nauczaniem Ewangelii Bożego Słowa. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Królestwo Boże to nie napój, pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój, radość Ducha Świętego. Nie muszę się troszczyć. Inaczej mówiąc, Pan mówi, zaufaj mi. Zaufaj mi, że ja obiecuję, że zatroszczę się o twoją przyszłość, o twoją emeryturę, o twoje przyszłe życie. Ja wiem, że mamy być mądrzy i planować jak najbardziej. Ale też z drugiej strony nie pokładam w tym swojej ufności. Ja ufam, mamy ufać naszemu Bogu, który będzie się troszczył, który tak jak obiecuje, dotrzymuje słowa. I to czyni mnie wolnym i to pokazuje, że moja ufność nie jest w rzeczach materialnych. Nie na tym bazuję i polegam, ale polegam na Bogu, który mi tych rzeczy udziela dla używania, ale także do tego, abym mógł tym usługiwać. Słowo Boże wyraźnie mówi, że biodra nasze mają być opasane, buty ubrane, mamy być gotowi, lampy zapalone, mamy być gotowi, bo przychodzi Mesjasz. Oblubienica ma być gotowa. Dlatego Jezus mówi, uważajcie, bo takie proste rzeczy, jak troska o byt, jak zamartwianie się o te rzeczy, jak dogadzanie sobie, jakby gromadzenie tylko dla siebie, wiedzcie, że w dniach ostatecznych to może być przyczyną, że twoja miłość, twoje oddanie, twoje chodzenie z Bogiem może na tym ucierpieć. Inaczej mówiąc, Paweł mówi, uważajcie, bo są tak złe dni. To jest, ma tak potężny, destruktywny wpływ, że jeżeli ty i ja nie zachowamy siebie jak kamień w wodzie. Wiecie, jak kamień wpadnie do wody, jest wszędzie otoczony wodą, ale w środku kamienia nie ma wody. Jest odporny. I my mamy być takimi, że chociaż świat próbuje z różnych stron naciskać, przedstawiać i wkładać nam swoje własne rozwiązania, my mamy być odporni na te rzeczy, tak aby być pełnymi tego, co jest z Ducha, być w społeczności z Duchem Świętym, Ojcem i skoncentrowani na Jezusie. Dlatego jest powiedziane, że codziennie mamy składać ciała nasze na ofiarę żywą, świętą, miłą i przyjemną Bogu. Nie upodabniajcie się do tego świata. Tak? Rzymian 1, 12 rozdział 1 do 3. Składajcie siebie codziennie. A list do Hebrajczyków 12 rozdział 1 do 3 mówi, biegnąc patrzcie ustawicznie na kogo? Na Jezusa Chrystusa. Bądźcie z Nim bliskiej relacji. Wiecie, kiedy Paweł mówi do Tymoteusza tutaj, a wiedz, że nastaną trudne czasy. Sprawdziłem to słowo trudne, tak z ciekawości sobie myślę, jak to, co ono znaczy tak po grecku, co Paweł chciał powiedzieć. I ku mojemu zdumieniu przeczytałem, że to słowo trudny czas, to słowo trudny oznacza agresywną trudność. Atakującą agresywność. No, już sama agresywność jest atakująca, prawda? Ale to jest jakby, to słowo wyraża atakującą agresywność albo agresywną trudność. Inaczej mówiąc, będzie to napierać na twoje i na moje życie. Jeżeli ten, który jest w nas, jeżeli on nie będzie miał tego właściwego miejsca w tobie i we mnie, to pamiętaj, że jesteśmy narażeni dzień po dniu na agresję ze strony świata,
tej presji czasów ostatecznych, tego ducha świata, tego całego zła, które się próbuje wcisnąć do twojego, do mojego życia, do naszych umysłów. To jest agresja na nasze życie. Wiedz, że czasy będą agresywne. To zło jest agresywne. Abyś go zaakceptował, abyś go przyjął, abyś nie uważał, że to jest w ogóle złe. Wiecie, doszliśmy już do absurdów. Że dzisiaj trzeba mówić, że małżeństwo to jest związek między mężczyzną i kobietą. Doszliśmy do absurdów. Coś, co było oczywiste, dzisiaj już nie jest oczywiste. Zaczyna się to wszystko przedefiniowywać. A chrześcijanin nie może być i uznać czegoś innego. I to jest agresja na nas. Agresja. Musisz myśleć inaczej. Jesteś nietolerancyjny. No tak, jestem. Pod tym względem miłuję tych ludzi, ale absolutnie nie mogę tolerować takiego czegoś. I nigdy nie mogę tego uznać za coś właściwego. Bo skoro w oczach Bożych jest to niszczące, destrukcyjne dla człowieka, obraża Boga, nie możemy tego uznać, że po prostu no jest to jakaś inna forma. Nie, nie jest. A więc będzie to, jest to atakująca agresywność na wszelkie moralne i biblijne standardy. Wiedz, że czasy ostateczne są trudne, agresywne. Diabeł będzie przez to niszczył wszelkie podstawy moralne. Będzie to niszczone, będzie to burzone. Diabeł będzie atakował wszelkie biblijne standardy. Wszystko. A Kościół ma w tym wszystkim stać jak miasto położone na górze, jak sól ziemi, jak światło. Ma pozostać niewzruszony. Diabeł będzie próbował nas ruszyć z naszego miejsca, z prawdy. Ale pamiętajmy, Kościół jest filarem i podwaliną prawdy Bożej. A więc mamy stać. Stójcie wtedy, tak jest napisane. I to słowo stójcie, jak pamiętamy z wykładów pastora Petera Hannama, ma konotacje wojskowe. Stójcie. Nie pozwólcie się wyprzeć z tego miejsca, w którym jesteście. Tak więc, czy w czasach ostatecznych, jeszcze może jeden fragment z listu Piotra. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych pożądliwości i mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. Będzie szyderstwo, będzie drwina odnośnie naszej nadziei, powtórnego przyjścia Chrystusa, odkupienia naszych ciał, tego wszystkiego, co jest zapisane w Bożym Słowie. Ale prorok Joel powiedział tak, że chociaż przyjdą te rzeczy dobre z ducha i te złe z mocy ciemności, tam jest napisane, ale każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Halleluja. W każdym czasie, w tym najgorszym czasie, nawet w czasie wielkiego ucisku, człowiek będzie mógł wzywać Pana i będzie mógł być uratowany. Oczywiście, jeżeli w wielkim ucisku nie przyjmie znamienia Antychrysta, będzie mógł być uratowany. I dalej Paweł kreśli całą tą gamę, czym będą się charakteryzować ludzie. I tak się zastanawiam, Boże, czy to dotyczy ludzi z zewnątrz, czy z Kościoła? I myślę, że dotyczy to generalnie ludzi z zewnątrz, ale też to ma wpływ i tacy ludzie gdzieś mogą się pojawiać, którzy nie czuwają w Kościele. Jeżeli są fałszywi nauczyciele, jeżeli są cieleśni chrześcijanie, którzy ciągle nie pozwalają na swój duchowy rozwój, ciągle trwają w swojej cielesności, nie żyją według ducha, ale według swoich pragnień, według swojej starej natury. Tu jest napisane tak, ludzie będą samolubni. Samolubni, miłujący samych siebie, kochających, to nie jest Filadelfia. Filadelfoj oznacza miłujesz brata, siostrę. Okazujesz szacunek, miłość,
troskę. Nie, 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 nic z tego. Oni tego nie będą robić. Oni są zainteresowani tylko sobą. Aby mnie było dobrze. Reszta mnie nie obchodzi. Zobaczcie, jak coraz więcej tego jest, tego się dzieje. A więc będzie to obejmowało coraz większe rzesze ludzi, młodych i starszych, mężczyzn i kobiet, skoncentrowanych na sobie, dogadzających sobie kosztem innych, wykorzystujących wszelkie okazje kosztem innych, aby sobie dogodzić, siebie samego zadowolić. Taki totalny egocentryzm. Będą to ludzie chciwi. Chciwi to znaczy kochający pieniądze. To słowo znaczy kochający pieniądze. My wiemy, że Paweł pisze w 1 Tymoteusza, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie są pieniądze, ale miłość. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy masz miłość do pieniądza, bądź ofiarny. Wtedy wiesz, że jesteś wolny. To jest jedyny test. Jedyny test. Bądź ofiarny. Wspomagaj innych. Chełpliwość, czyli ludzie samochwalcy, lubią podkreślać siebie, mówić o sobie, jakich wspaniałych rzeczy nie dokonali i tak dalej. Biblia nam mówi wyraźnie, kto się chlubi, niech chlubi się w Panu. Niech w Panu się chlubi. Dalej jest napisane, że to będą ludzie pyszni, dosłownie hardzi. Pycha prowadzi do hardości, do takiego stawiania się, wbrew wszystkiemu, prawda? Hardzi. Będą bluźnierczy, będą krzywdząco mówić. Bo słowo bluźnić znaczy mówić krzywdząco. Będą ludzie, którzy będą nieposłuszni rodzicom, nieulegli. Tu chodzi bardziej o dzieci. Zobaczcie, dzieci, wiecie, sami dorośli psują dzieci. Nadają im większe prawa, niż powinny mieć. Kiedyś dziecko było uważane za nic. To była kolejna skrajność, inna skrajność. A dzisiaj jest to zupełnie przegięcie w drugą stronę. I pytanie tak naprawdę później, kto kogo wychowuje? Dzieci rodziców czy rodzice dzieci? A więc będą nieposłuszne. Pamiętacie pierwsze przykazanie z obietnicą? Skierowane do dzieci, czci ojca i matkę swoją, aby ci się dobrze powodziło, abyś długo żył na ziemi. Więc jeżeli dzieci chcą mieć błogosławieństwo od Boga, powinni okazać cześć, szacunek dla swoich rodziców. Szanować ich, być im posłusznymi, a Bóg to widzi i Bóg będzie ich błogosławił. Będą niewdzięczni ludzie. Niewdzięczni. Kochani, obyśmy też jako chrześcijanie byli wdzięcznymi Bogu. Jest wiele skierowane słowa do nas. Za wszystko dziękujcie. We wszystkim dziękujcie. Taka jest wola Boża względem was w Chrystusie Jezusie. Wdzięczność sprawia, że nasze serca są takie, stają się delikatne, pełne radości. Duch Boży może nas błogosławić. Będą ludzie bezbożni, czyli to słowo bezbożni oznacza takich nieświątobliwych. Oni gardzą wszelką świętością. I ciekawe jest, że będą też, Paweł mówi, ludzie bez serca. To jest słowo astorgo. I pamiętacie, kiedy mówiłem na temat małżeństwa, miłości, storge oznacza przywiązanie, więź. Będą ludzie bez serca, astorgo, czyli ludzie nie trzymający więzi z innymi, takie sopki dla samych siebie, ludzie, którzy nie utrzymują, nie chcą mieć z nikim innych więzi. To jest tragiczne, jak rodzice czy dzieci, prawda, odchodzą od rodziców i nie chcą w ogóle z rodzicami mieć relacji. Źle jest, jeżeli to astorgo przychodzi do kościoła i ludzie są takimi, wpadają i nie ma ich. Nie budują więzi, nie budują relacji. Wiedz, że w dniach ostatecznych będą tacy ludzie, a więc nie trzymający więzi z innymi, rodzinnych, przyjacielskich, z Kościołem.
Wiecie, to słowo też w innych komentarzach oznacza ludzi dzikich w swoim zachowaniu. Niewychowanych, wulgarnych, nieokrzesanych. Bardzo mocne słowo, bez serca. Bez serca. Nieprzejednani, dalej mówi Paweł, czyli tacy zaciekli, nie dający się ubłagać, nie mający litości. Będą przewrotni. To jest słowo od diabolos, diaboloi, czyli przewrotni, oszczerczy. Nieopanowani, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, próżni. Więcej kochają rozkosze niż Boga. Kiedy porównacie tę listę z pierwszym rozdziałem listu do Rzymian 28-32, dużo z tych rzeczy się pokrywa. Tam jest cała lista tych, którzy, tam jest powiedziane, że dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, znikczemnieli w swoich myślach i Bóg wydał ich na pastwę i ich zamysłów. I wtedy tam jest, zamienili swoje to obcowanie przeciwne naturze. Wydał ich Bóg na łup ich własnych pożądliwości. I dalej później czytamy tak. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Wiedz, że czasy są trudne. Paweł mówi do Tymoteusza, ja odchodzę. Wiedz, że czasy są trudne, są agresywne w tym złym wobec tych, którzy chcą żyć pobożnie, chcą się podobać Bogu. Wiedz, dlatego tym bardziej muszę, ty i ja musimy pilnować bliskiej relacji z Panem, bo tylko On daje tobie i mnie siłę do świętego życia. Tak? Chrystus w nas. Chrystus w nas. Nie przez naszą moc to się stanie. Przez moc Ducha Świętego i Chrystusa w nas będziemy mogli mieć zwycięstwo. I dalej Paweł mówi, ja myślę, że oni będą w kościele też się pokazywać, mówi, bo będą zachowywać pewien pozór pobożności. Tylko ich życie pokazuje, że nie ma w ich życiu Chrystusa. Mają pozór pobożności, ale życie jest zaprzeczeniem mocy pobożności. Nie ma Chrystusa tak naprawdę w ich życiu. To są ludzie, którzy są rozwiąźli, pomimo tego, że uważają się za chrześcijan. Może chodzą do zboru. I tu rzeczywiście jest napisane, że usidlają, wdzierają się do domów, usidlają, to greckie słowo oznacza kobietki, takie lekkie sobie, też może ze zboru, nie wiem. Opanowane przez różne pożądliwości. One się uczą, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Słuchają, ale nic z tego nie wynika w ich życiu. Nie stosują tego dla swojego życia. A więc wiedz, że w tych dniach ostatecznych to, co będzie z zewnątrz, ta kondycja duchowa i moralna będzie bardzo zła. Ale też wiele z tych rzeczy, postaw będzie próbowało wdzierać się do życia Kościoła, do chrześcijan. Będą się pojawiać zresztą od samego początku, aby się okazało, kto jest z Pana i fałszywi nauczyciele i fałszywe rzeczy, aby Kościół był czujny, umiał rozpoznać, ale też ludzie niemoralni i Kościół będzie musiał sobie z tym poradzić i właściwie reagować. Ludzie, którzy nie wytrzymali próby wiary. Jedyna nadzieja, to co mówi Jezus, bądźcie zawsze gotowi. Wasze biodra przepasane, gotowi do drogi, wasze szaty czyste, obmyte, bądźcie gotowi, lampy zapalone. Aby być gotowymi na to, co jest teraz i kiedy Pan przyjdzie, aby nasze serca były z Nim w bliskiej relacji. Słowo Boże mówi, że ci, którzy mają cały czas tą bliską więź z Jezusem, nie będą zaskoczeni, kiedy Pan przyjdzie.
Ja rozumiem tak, że oni duchowo, przez Ducha Świętego będą przygotowywani i będą ostrzegani. Duch wyraźnie będzie mówił, o to już jest blisko. To nie znaczy, że będą wiedzieć kiedy. Nikt nie zna dnia ani godziny, ale będą przygotowywani. Będą ta ich społeczność z Panem, kiedy mówię z Panem, też z Kościołem, bo tego nie da się rozdzielić, moi drodzy. Nie da się rozdzielić. Jeżeli ktoś mówi, że ma bliską społeczność z Panem, to znaczy, że ma bliską społeczność też z wierzącymi, którzy miłują Pana. Ale oni, jak mówi list do Tesaloniczan, mówi, ten dzień was nie zaskoczy, bo my nie należymy do ciemności, ale do dnia. Pan będzie nam tutaj to wyraźnie mówił. Zakończę dzisiaj, za tydzień będę kontynuował. Jakie Paweł znajduje na te trudne czasy? Dwie rady daje, co pozwoli nam zachować taką gotowość na te czasy ostateczne, na czasy, w których Kościół jest poddawany, właściwie od samego początku, mówimy, to są czasy ostateczne, poddawany jest tej agresywnej trudności na nasze życie poprzez różnego rodzaju postawy. Ale kończąc, nie chcę nas zostawić w takiej jakby sytuacji, no co teraz? Wiedzmy jedno, chcę to znowu podkreślić. Ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na tym świecie. Amen. I On jest w nas. I On powiedział jedną rzecz bardzo ważną. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. A więc przez ten najtrudniejszy czas twojego i mojego życia, kiedy czasami wydaje się, że diabeł wyważy drzwi, kiedy wydaje się, że jeszcze moment i będzie deptał po tobie, to wiedz jedno, Jezus jest z nami do końca i nigdy nas nie zostawi. Amen. Nigdy. I ty i ja możemy tej sile, tej mocy stanąć w wierze w Jezusie Chrystusie i w autorytecie, kiedy jesteśmy poddani Chrystusowi, w autorytecie Jego imienia dać odpór diabłu. I wtedy on musi uciec. A Bóg też obiecuje, że nie da doświadczeń i prób ponad nasze siły. On wie, ile jesteśmy w stanie znieść. Jednak ważne jest, abyśmy zawsze pilnowali swojej osobistej, bliskiej relacji z naszym Panem, z naszym Zbawicielem.